Ej, albo to jest taki słaby zasięg. Tobie też tak zrywa? Tu jest masakra. Ludzie do mnie dzwonią, ktoś mnie do mnie. Nie szukam z tego. No ale zasięg mam. Pokazuje mi, że mam fajny. Coś chyba nie bardzo z tym zasięgiem. To jest ok. Zasięg pokazuje dobry. Siema, Wid. No, jak zawsze. Gitara. Słuchajcie, powiedzcie, czy. Napiszcie, czy widać w ogóle, czy słychać, bo nie wiem, jak tutaj jest z zasięgiem. Siema, siema, Bzyk, siema, Kamil. Słuchajcie, powiedzcie mi, jak z zasięgiem. O, chyba zaczęło działać. Chyba zaczęło działać. Nie wiem, jak tu sobie to włączyć. Czekaj, jak to włączyć, żeby ty. O, jest. Pokaż slajdów. Trochę rwie. Słuchajcie, jak teraz, bo u mnie się poprawiło dosyć mocno. Teraz lepiej. No i gitara. Słuchajcie, nic nie zrobię z tym, że przerywa, ale mam problem, bo no jakby nie patrzeć, jesteśmy na wodzie w takim miejscu, że jest problem z zasięgiem. Także co, witam Was serdecznie, pierwszych 13 widzów, to już coś. Jesteśmy na Otmochowie, łowimy, jest Maciek, siemanko. Są tam chłopaki, jest Maciek, jest Łukasz Długi, no i cała ekipa. Szukamy dzisiaj sandaczy. Piękny sandacz już pierwszy wyjechał. Przed chwilą piękne branie bolenia z napowierzchniowego woblera. I co ciekawe, fajny wobler, bo łuper pluper. I na to przywalił boleń. Chciałem suma, a jednak uderzył boleń. Także co? Szukamy sobie ryb. Obejrzycie właśnie, w jakim miejscu łowimy. Jest to taka zatoka. W takim miejscu łowimy. Siema! Siema, no przywitajcie się chłopaki. Tam kolejna ekipa za nimi. Tam jeszcze jeden Jolero pojechał. Szuka tam ryby. Zaginął w krzakach. Wyobraźcie sobie tu pod tym krzaczkiem. Tu pod tym krzaczkiem dosłownie. Jeszcze dwie minuty temu, zanim rozpocząłem live, w jednym z ostatnich rzutów uderzył pięknie szczupak, ale się nie wciął. I to uderzył Maćkowi, więc myślę, że jeszcze do niego podejdziemy za chwilę. Wszyscy walą tutaj na praktycznie powierzchniowe woblery. Pokaż, na co łowisz. O! Łowimy na coś takiego. Mamy tutaj 30 cm wody dosłownie, także, także jest bardzo... A widzisz, akurat tu się mylisz, Bzyk. Okres ochrona tutaj, w tym miejscu, nie jest do 15 czerwca. W tym miejscu nie. Jesteśmy na samym przodzie tego miejsca, także tu mamy na szczęście dozwolone łowienie, sprawdzone według mapy, według informacji, które mamy dostępne. Nikt nie pisze, to nie wiem, co mam mówić. No podbądźcie, chłopaki. To dobrze wiedzieć. Tak, Bzyk, możesz być pewny, możesz spokojnie wjechać, bez najmniejszego problemu, w tym miejscu możesz łowić. Jeżeli wiesz, gdzie jesteśmy, to możesz spokojnie wjechać. Biero, siema Janko Fishing. Biero, bo i uderzył piękny sandacz. Co, wiosło? Już. I uderzył piękny sandacz już wcześniej, teraz uderzył boleń. Będziecie mieli to wszystko na... Czekaj, to jutro płynę sprawdzić. Tak, słuchaj, powiem Ci, polecam Ci to miejsce. Jutro też tutaj będę na pewno, będziemy tutaj. Także jak będziesz chciał, to możesz wbić, zbijemy pionę i chwilę na pewno połowimy. Tak, możesz wiskacza wrzeć. Ja niestety jeszcze w pracy. No to kurczę, co ty robisz w pracy? Piękny dzień jest, piękna pogoda, zobacz jak fajnie. Tak jak mówię, łowimy na powierzchniowe woblery, więc...
A, live lepszy niż takiego jednego Sebastiana. Dobre, dobre, dobre. Sebastian, pozdrawiam cię, ale ciebie też, kolego, pozdrawiam. Zaskoczył mnie. Zaskoczył mnie. Chłopaki, podpłyńcie troszeczkę bliżej. Pokażcie te pyski. O kurczę, widzisz? Zaskoczyłeś mnie, bzyk. Myślałem, że... Bo słyszałem o Mietkowskim dzisiaj właśnie, że niby nie biorą, a tu jednak... Może ja po prostu mam jakieś złe informacje. Bierze coś? No bierze. Miałem przed chwilką fajnego bolenia na powierzchniowego woblera nagrane. Będziecie widzieli to na relacji z Otmuchowa. Piękne uderzenie, bo uderzenie było z powierzchni, jak przypierdzielił, no to było naprawdę coś. Mam dopiero 18 widzów, słabo, nie? Już 18, ktoś mi uciekł. Ale chłopaki, gdzie tam łapki? Dajcie łapki, przynajmniej będziemy wiedzieli, że coś się będzie ciekawego działo. Co tam jest? Wyszedł. Wyszedł? Tak. O, jest! I teraz możemy wam pokazać to, co chciałem. Słuchajcie, właśnie na to polujemy. Przed chwilą się pokazał sum. Sumy zdarzają się tu przy samej powierzchni. Przed chwilką wypłynął spod krzaków. Maciek, i co zrobił? Bo ty go widziałeś nie, bardziej? Nie. Zamieszał tu wodą. Normalnie ganiają tylko na powierzchniowe woblery, więc nie sandacz. Tutaj mamy suma. Sum się tu kręcił już wcześniej, a teraz nagle się pokazał, więc warto by było pod gałęzią teraz przerzucić, bo jest tutaj sum w tym miejscu i na pewno przypolujemy na niego za chwilę już i będziemy rzucać na powierzchniowe woblery. Zaraz ustawię telefon, żebyście coś mogli też zobaczyć i pokażę wam, jak się próbujemy dobrać do takich sumów. Tak, bańki, tak. To w tym miejscu. W tym miejscu? No to dobra. Dobra, no to słuchaj, ustawiamy statyw, ustawiamy, żebyście mogli coś wszystko fajnie zaobserwować i będziemy łowić. Mamy tu straszny burdel, bo mamy tutaj ogrom rzeczy. Gdzieś tutaj jest statyw, słuchaj. Widziałeś go? Tak, brałem go na pewno. Brałem go na pewno. Już zaraz się ustawimy. Na pewno nie? Słuchaj, czekaj, musi być w której bakiście w takim razie. Statyw był brany na pewno. Dajcie nam momencik. Zaraz pokażemy wam, tak jak mówię, łowienie tych sumów. Jak się do tego dobieramy. Zobacz tam w pakiecie z przodu. No nie mów, że nie ma. Nie ma statywu. Kurczę. Słabo troszeczkę. Dobra, no trudno. Nie ma statywu, damy sobie radę. Poczekajcie, ja tylko zobaczę, zerknę na czat. O kurcze, widzisz, bzyk? Powiem ci, zaskoczyłeś mnie. Słuchaj, życzę ci połamania, jeżeli jutro będziesz, porozmawiamy, zbijemy pionę. Mam nadzieję, że się trafimy tutaj w tym miejscu. Słuchaj, Maciej Wit, walnęliśmy wcześniej na live'ie pięknego szczupaka i sandacza. Chwila, jedna ryba weszła po drugiej, obie były nagrane właśnie na live'ie, także na pewno będziemy mogli to pokazać. A jaki był przeciwnik? Tak, województwo opolskie przeciwko województwu śląskiemu i powiem wam, dałem radę, obroniłem województwo opolskie, bo najpierw Ślązacy wyjęli szczupaka 73, a zaraz chwilę później ja wyjąłem sandacza 73. Kuba Myśków. Kubuś, pozdrawiam cię. Na Odrę? No wybieram się, no zabierzemy cię na Odrę ze sobą, popływamy. No z tym, że tak jak mówię, chwilowo mamy małe problemy techniczne, ale to już niedługo, także na pewno pojedziemy. Jak slipujemy się na Otmuchowie? Jesteśmy na Greku, u Greka. Tam mamy slip, jest dosyć fajnie. Co tutaj dalej? Jak będę, to podpłynę. Połamania, koty. O, robaczek, siema. Ty, robaczek, nas ogląda. A jak myślisz? To pomachaj swojemu robaczkowi. No, także będziemy teraz łowić. Ja tylko ustawię kamerę, żeby to jakoś było widać. Spróbujemy zrobić tak, żebyście coś zobaczyli. I będziemy szukać tego suma tutaj, a raczej po prostu spróbujemy się do niego dobrać. Bum, 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 bum.
Mamy chociaż gumkę? Mamy gumkę. Zaraz założę na czapkę. Jak dziś efekty? U nas natura, wiecie, nie zna. Powiem Ci, pojedyncze fajne sandacze powyjeżdżały. Zdarzyło się kilka fajnych sztuk sandaczy tu na Otmuchowie. Ja sam wyciągnąłem 73. A w tym momencie odpuściliśmy sandacze. Wjechaliśmy w fajne miejsce, żeby połowić sandacz sumów i boleni. Mamy nadzieję, że coś jeszcze tutaj wytargamy. Co tutaj mamy jeszcze? Jaki stan wody na Odrze na odcinku katowickim? Przepraszam Cię, łowię na odcinku opolskim, nie mam pojęcia, ale ten kawałeczek, który jest tam do nas, no to jest normalny stan wody, troszeczkę przyspieszony nurt, ale jest dosyć dobrze. Na jakiej wodzie łuper pluper by się przydał na suma? Powiem Ci, ja przed chwilą łowiłem na wodzie około 40 do 60 cm. Powiem Wam, macie strasznie dużo pytań, także na razie będę Wam odpowiadał, zostawię Maćkowi tutaj pole popisu do złapania tego suma. Mam nadzieję, że go tu dorwie. Siema, nie wolno... co? Siema... Nie. Ale kto ma tarło? Nie wiem, kto ma tarło tutaj. Ja nie. Nie wiem, my też nie mamy tarła. Musisz Piotr sprecyzować, bo nie za bardzo wiem, o co tobie chodzi w tym momencie. Nie wiemy, co się dzieje na Nyskim. Jeszcze nie mamy informacji, będziemy wiedzieli dopiero wieczorem. Także jak będę wiedział, to jeżeli ktoś będzie chciał, piszcie na summa tarło. Wiesz co, ten sum tutaj jest zbyt agresywny na tarło. To już jest po tarle, ryby są wytarte, bo już... chwilowe problemy, chwilowo nas zerwało. Słuchajcie, dajcie znać, czy widać, czy słychać, bo nie wiem, co się teraz dzieje. Nic nie widać. To niezłe tarło. Słychać, dobra. Dzięki Sławomir, fajnie, że słychać. Dobra, słuchaj, bierz albo kamerę, albo weź tego, spróbujemy podciągnąć tutaj jakąś rybkę. Co bierzesz? Kamerę? Pomachać. Dobra, to teraz ja połowię. Słuchajcie, łowię na łuper plupera. Akurat dzisiaj, ale za to mam kij kasta od 13. Znacie tego kasta, już go Wam pokazywałem, ale na pewno nagram dla Was odcinki o castingu. Na razie spróbujemy go dorwać spod samiutkich krzaków. Taką przynętę nie prowadzimy jednostajnie, postaramy się gdzieś tam troszeczkę wolniej, troszeczkę szybciej, troszeczkę zmienić kierunki. Tym ogonkiem jednak to dosyć fajnie zamiata. Ale ciągnijcie, pamiętajcie, ciągnijcie to przynajmniej do samego końca. Ile się da, bo czasem sum potrafi wyskoczyć z ostatniego punktu i dolecieć do przynęty, ale zanim doleci, no musi mieć tą przynętę jeszcze w wodzie. Musi się rozpędzić, więc dajcie mu tą chwilę, przeciągając przynętę do samego końca, bo to jest dosyć ważne. Jedziemy dalej, spróbujmy jeszcze tutaj od tej strony. O, przerzuciłem przez czapkę. Dobra, zeszło. Coś tam piszą? Zmieniasz kotwicę w oporze, czy masz fabryczne? Tak, oczywiście, że zmieniam kotwicę. To nie, ja nie ufam tym kotwicom. Nie ufam tym kotwicom. Znacie te przynęty i wiecie, co to są za przynęty. A ja tym przynętom po prostu nie ufam, jeśli chodzi o zbrojenie. Zmieniam kółeczka, zmieniam kotwicę. Ja tu mam kotwicę w VMC, także wiem, że jak po prostu zapnę, to się nie martwię. Był tu wpis, że masz porównanie filmu z dzisiejszego dnia do łowienia we Francji. Powiem Wam tak, zaskoczę Was teraz właśnie, bo miałem Wam opowiedzieć o kilku fajnych rzeczach, które się będą działy na kanale. Będzie łowienie z Bailey Boata, będzie łowienie właśnie na Whooper Plupery i będzie łowienie sumów. Kamera na czapce, kamera na Bailey Boacie, specjalnie dla Was będzie to nagrane właśnie tak jak we Francji, z tym, że w wersji polskiej. Ale zmieściłeś to. O, fajnie, trafione. Słuchaj, jeszcze interesuje mnie ten po drugiej stronie. Ten po drugiej stronie, może tam coś wyciągniemy.
A słuchajcie, Sebastian Kowalczyk robił już live'a, bo powiedzcie mi, czy tam się coś działo na tym live'ie, czy coś Seba połowił. Bo dzwonił do mnie wcześniej, to mówił, że nic jeszcze nie połowił, więc po prostu jestem ciekawy. Macie jakieś informacje? Nic się nie dzieje na live'ie. Zasnęli. Za nudny jestem. Ja nie umiem tak jak Łukasz. Do ilu gram kasta masz? Do ilu gram? To jest casting do 100... O Boże, do 130 gram. Dosyć sztywna pała. Także ma zapas mocy na tyle, że spokojnie możemy zapiąć naprawdę fajną rybę. Można naprawdę się ostro pobawić. Happy pisze, że u Kowalczyka cisza. O kurczę. O, to słabo. A ktoś jeszcze z youtuberów, ktoś coś połapał? Dajcie znać. Coś wiecie? Kuba Myśków, łowiłeś na szattizy 27 centów? Nie łowię na szattizy. Nie lubię tych gum. Nie jest to mój ulubiony model gumy, także ja nie za bardzo po prostu chcę ich używać. A wy gdzie? Co miałeś? Takiego. Takiego? No takiego. Taki, ale był. Ale powiem wam tak, słuchajcie, nie ważne są też do końca ryby, bo przyjechaliśmy tutaj po to, żeby się spotkać z ludźmi. Przyjechali ludzie ze Szczecina, przyjechali ludzie z okolic, także przyjechało i Zagłębie, także co tam ciekawego? Oprócz nas nikt nie wrzucił nic do sieci, tylko szmaciarze. Co ty mówisz? Tak. O! No to co? No to. Jednego sondacza mieli. Jednego sondacza? No. Ale kto? Szmaciarze. Szmaciarze to jest... nie wiem jak oni... Wiem, że szmaciarze, ale jak oni do końca mają... To nie pamiętam jak się tam się ten film nazywa. Czy to jest szmaciarze? Powiedz naszej ekipie Grzegorz, co poznać w jakich ludzi? Tak, gdzie się łowiliśmy w ogóle z mistrzami okręgówki. Z Grześkiem Hermanem łowiliśmy, naprawdę świetny facet. Gostek naprawdę jest oklepany, łowi bardzo dużo na obrotówki różnego rodzaju i tak dalej. No i co? No. Nie wiem co mam o nich powiedzieć więcej. No i złoiłem mu tyłek. Stare wyjadacze. No i złoiłem mu tyłek. Udało się. Na szczęście się udało, ale wiadomo jak to jest. Generalnie za chwilę jeszcze przejdziemy na duże przynęty, tak jak Peto albo Otus, którymi też tutaj obrzucimy jeszcze, nie będziemy stąd wypływać. A czekaj, kto wpływa? Jolero wpływa, także spoko. Słuchajcie, będę łowił jeszcze, pokażę wam. Będę łowił, tak jak Wuper Pluperami, po prostu w tych samych miejscach. Z tym, że wypłyniemy już teraz, bo tak jak mówię, no teraz troszeczkę już żeśmy nahałasowali. Będziemy łowić też takimi przynętami. Mamy tutaj Otusa i mamy Peto. Nie jest to reklama. Po prostu będziemy łowili, właśnie będziemy się na sumy ustawiać właśnie na nich. Dlaczego? Raz, że mają mocne kotwice, dwa, grzechotkę i dosyć mocną, agresywną pracę ogona. Nie jest to przynęta, którą się prowadzi tak super pomału i tak dalej, no bo troszeczkę jest drętwa, ale jak się ją odpali, to ona naprawdę fajnie potrafi zamieszać w wodzie i wtedy fajne sumy potrafią właśnie na takie przynęty wyjechać. A na to mam nadzieję, że też coś fajnie wyjedzie. Nikt nic nie pisał. Nie piszecie do mnie, to ja nie wiem co ja mam mówić, ja nie jestem Łukasz. Łukasz, co robisz? No to chodźcie do mnie. O, podpływa Łukasz, podpływa Długi. O, za chwilę będzie coś się ruszyło. Bardziej wesoło. O, coś piszą. No to jak piszą, to ja będę opowiadał. Tylko niech mówią, o czym mam mówić. Bo chyba najbardziej się tego wstydzę, żeby zacząć. Mamy kije lekkie, mamy kije ciężkie, bardzo ciężkie.
Staramy się mieć wszystko, na wszystko być przygotowani na wodzie. Chyba o wszystkim żeśmy pomyśleli, tylko nie właśnie o statywie, nie? No ale myślę, że statyw w tym momencie też nie za bardzo jest taki ważny. Co że się połapali? No po talii, a nie po talii. O nie! Ja dzisiaj miałem długi zaczął, Co miałeś? Taką. Ale to zmniejszy. Czekaj. Tak. No nie za. Kuba Myśków mówi, że jak potrzebujesz gaduły, no to się pisze. No tak pisz, no się pisze, no to śpisz. Nie. Kuba. No to piszcie, kurczę, to będziemy opowiadać. Ile mamy ludzi? 39, 40. 40, fajnie. Fajnie, mamy 40 osób na live'ie. Fajnie, że żeście wpadli, bo to jest pierwszy mój live i dlatego trochę taki jestem zestresowany. Ale 40 osób, ale 17 lajków. A no to dajcie parę lajków, to może wejdzie wtedy więcej troszeczkę, jeżeli możecie oczywiście. Dajcie lajki. Kolega i wtedy się coś będzie więcej działo, na pewno wejdzie więcej osób. Jak tego suma? Gdzie ten sum był? Duży? Z 1,80 m? 1,50 m, 1,50 m sum. Prowadził przynętę właśnie też powierzchniową i właśnie uderzył mu, wyskoczył z całą przynętą z wody. Będzie sum, będzie like. Będzie sum, będzie like. Kolejny challenge. To żeście mi dali, nie? No dobra, no to się trzeba postarać, no. Czego ja dla was nie zrobię? Wędkarstwo spinningowe pisze, nie ma czym się stresować. Będziesz miał stres, jak będziesz miał sondacza na kiju. Ale ja ci powiem, nie, właśnie ja się wyłączam w momencie holu. Jest uderzenie i ja nie myślę. Nie wiem, jak wyciągnąłem rybę i tak miałem od zawsze. Nie wiem, jak wyciągnąłem rybę, nie wiem, jak walczyła, jak uderzyła. Nie, po prostu tego nie pamiętam. W moment uderzenia ryby i mój mózg jest po prostu wyłączony, skupiony tylko i wyłącznie na walce z rybą. Wtedy mam, więc dla mnie największym stresem jest chyba właśnie to, żeby nagrywać dla was. Nie ma stresu. Luzak. Słuchajcie, zobaczcie, czemu on nie ma stresu. On ma normalnie aż nos czerwony. No troszkę tu jest pewnie być czasu, a nieważne, ale pokaż kamerę, może zwróć. Pod słońce będzie. Gdzie nie, będziemy ładnie. Teraz... Gdzie popatrzcie, będziemy wpływać? Gdzie kolega wchodzi. W rozlewisko pokaż, kolega tam pontonem właśnie wpływa. Jolero, zobacz, ile tam jest, proszę. Na co skubną sandacz? Na co skubną sandacz? Sandacz skubną, nie pamiętam. Na obrotówkę, bo podpłynęliśmy po prostu pod trzciny. Taka obrotóweczka, tylko troszeczkę inny kolor. Troszkę inny kolor, tak. Uderzył na obrotówkę, bo podpłynęliśmy pod trzciny. Chcieliśmy zrobić po prostu taki, tak jak mówię, mały challenge. Komu pierwszym uderzy szczupak? No a tu się okazało, że uderzył szczupak i zaraz poprawiłem sandaczem. Właśnie Grzesiek Herman wyciągnął jednego, właśnie ten mistrz okręgówki, a ja zaraz wyjąłem drugiego sandacza. Także piękna sprawa, dwie ryby takie same, ale no wiadomo, gatunkowo troszeczkę inne. Wiadomo, że to jest ten dzień sandaczowy, ten właśnie taki ukochany nasz dzień, także... Patrz po krzakach. Patrz, jak tam... Płyniemy. Ale nie podgryzaj drzewo, on jak bugry tam hałasuje. Dawaj, płyniemy. On podgryza drzewo. 20 centymetrów? Słuchaj, to sprawdź tylko po prostu, czy tam się coś dzieje. I jeżeli tak, to wpływamy. Słuchajcie, ja jeszcze wezmę tego łupera i przejadę tutaj przy tych trzcinach. Spróbujemy, bo tu się coś ciekawego działo. Takiego łupera nie bójcie się prowadzić szybko. Dosyć agresywnie, dosyć szybko możemy go prowadzić i on wtedy daje fajne efekty. A najlepszym efektem... Ty widziałeś to? Za tą falką? No za tym krzakiem. No. Ale tam kaczka była. Jej już jej nie ma. Tam była kaczka. Kaczki, czyli nie ma. Czyli widziałeś to? Na suche gardło ryby biorą słabo. Czyli trzeba na kaczkę łapać, prawda? Troszkę założyć, zarzucić. Ale Grzesiu, nie ma problemu. Zaraz będzie kaczuszka na ręce. Wystarczy zmienić. Dobra, słuchajcie, jedziemy, wyciągamy jeszcze tą rybę i jedziemy dalej. Nie będziemy jej odpuszczać, próbujemy ją jeszcze. Tak. Tu jak masz ten krzak? Tu, za nim, no. Próbujemy sobie wyciągnąć.
Jest tam ktoś jeszcze na tym live'ie? Mamy tam jeszcze 38. Ludzi? 38 ludzi. 38. Może to był Perkos. Happy. Wiesz co, nie wiem co to było, ale dosyć z dużym pluskiem poszło pod wodę, także... Przyciągnij. Wiesz co, może mi się zdawało. Nie będę mówił, że nie, bo jednak rozmowa z wami i obracanie się co 5 minut to jest też... Damian takie... Cięty, siema. A, siemanko Damian, witam cię bardzo serdecznie. Krzysztof I, na Odrzełowicie. Proszę? Krzysztof I, na Odrze łowicie? Nie, jesteśmy na Otmuchowie, łowimy na Otmuchowie, jesteśmy w tym momencie na pierwszej zatoczce przy takim rozlewisku, tak jak na mapach PZW, było teraz opisane wszystko. Czekaj, tylko skończę. Na mapach PZW było opisane wszystkie zamknięcia wody i tak dalej. No to myśmy się załapali w tym momencie na jedno z pierwszych miejsc. Uciekaj, jestem przed tobą. Jedno z pierwszych miejsc, gdzie po prostu jeszcze mogliśmy wpłynąć. Kiedy film na kanale? Słuchajcie, już w niedzielę wracam na kanał. Znów będą ryby, znów będzie łowienie, znów będą poradniki. Jeśli macie ochotę na jakiś poradnik, który wam po prostu w czymś pomoże lub coś objaśni, piszcie śmiało zawsze do mnie z różnego rodzaju tematami. Ja na pewno się do tego ustosunkuję i zrobimy po prostu coś ciekawego. Łapiesz na kanale z brzegu? Wędkarstwo spinningowe. Tak. Łowię na kanale z brzegu bardzo często. Może inaczej, ja jestem wędkarzem, który przez całe życie łowił tylko z brzegu. Więc dla mnie łódki, baby boaty i tak dalej, to jest wszystko nowość. Ja całe życie, tak jak mówię, łowiłem z brzegu od dzieciaka, jedynie co, no to kiedyś tam za młodego z moim tatą łowiłem różnego rodzaju gdzieś tam jakieś ryby spokojnego żeru z łódki, z takiej normalnej, nie jakimś tam wypasie, nie na jakimś wypasie. Fishing Space. Wpadasz na Żarnowiec? Nie wiem, jak mnie zaprosisz. nie wiem, na razie jeszcze nie myślałem o Żarnowcu. Troszeczkę małe problemy się zrobiły techniczne. Uszkodzenie samochodu po prostu uniemożliwia mi włożenie łódki gdziekolwiek dalej. Dzięki właśnie Maćkowi mamy łódkę, po prostu na Otmuchowie przywiózł ją swoim samochodem. Także jak tylko wrócę do formy z samochodem, no to będę gdzieś pewnie się chciał wybrać. Także zobaczymy, może i Żarnowiec. Za powoli piszą. Ile mamy ludzi? 40. No to super. Jak 40, to już jest fajnie. Ja już jestem szczęśliwy. Jest! Oła! Kurde! Poszło to. Ja pierdziele, ale aż błysło. Zdążyłem. Było? Ja pierdziele, masakra. Na jaką rybę w tym roku najbardziej się nastawiasz? Jeszcze. jeszcze raz. Ochłoń. Powiem ci, bo to jest najbardziej emocjonujące łowienie tak naprawdę. W momencie, kiedy przynęta idzie po powierzchni i my nagle widzimy rybę, która do niej dochodzi. Ten jak buby tam buszuje po tych krzakach. Gdy widzimy rybę, która dochodzi do przynęty, robi już falę za przynętą i nagle jest plusk albo po prostu wciągnięcie przynęty pod wodę, musimy przezwyciężyć w głowie to, że oczy już widzą atak, ale ręce go jeszcze nie poczuły. Musimy poczekać, to jest podstawa, musimy poczekać na to, aż ryba szarpnie za kij. W momencie, kiedy szarpnie za kij, wtedy zacinamy. Coś pięknego, to jest najbardziej emocjonujące łowienie tak naprawdę i ja się strasznie tym jaram. Dlatego tak jak było takie uderzenie, to aż wszystko staje. Oczywiście serce. Piotr Michalczewski zaprasza na Bóg Graniczny. O kurczę, a tam jeszcze mnie nie było. Tam mnie jeszcze nie było. Co tam jest u ciebie ciekawego? Opisz, co tam łowisz, jak łowisz. Jaka? I może być coś ciekawego? Serio? Tak mało wody? Ale w tym rozlewisku wie, że możemy jeszcze szczupaka trafić, nie? Aha, a to nie ma sensu. To nie. A tam kolejne są, ale małe i falka jest. Oni mieli na trzecim, a na drugim. Wyjąłeś? O, widzisz. Także Jolero dzisiaj też łowi, złapał bolenia. Zapałeś coś wcześniej? A, sandacza wyjął. Sandacza wyjął 50... 57.
fajny, miarowy, więc taki honorowy, nie? Na... Smaczny. Smaczny, honorowy. Nie, żartujemy, oczywiście sobie nie myślcie, że ryby gdzieś tam dostają w łeb. U nas ryby wszystkie wracają do wody. I pamiętajcie o tym, żeby ryby zawsze wracały do wody, bo jednak jak będziemy je tak łowić bardzo często, to po prostu ich nie będzie. No. Zadbajmy o to, żeby te ryby wracały. Tu chwilą miałem atak fajny. Tak, tutaj pod tym czakiem. Happy się pyta, jaki masz długi ponton? Ja? 3,30. Niestety bez killa. A na co miałeś? A. I Polka też na to. Ale aż błysło, nie? Pod spodem. Tam byś jeszcze mógł na prawo. Właśnie, wiecie co? Wpłyniemy tam. Ja tam miałem cztery styki. Tak? Tylko, że no i fala poszła i nie wciąż. Na obrotówkę, nie? Słuchajcie, wpływamy jeszcze w nową miejscówkę. Odpalę tylko silnik, podjedziemy kawałek do przodu. To na silniku tylko kawałek do przodu podpłyniemy i zaraz przejdę na wiosło. Podpłyniemy kawałek, także zostańcie jeszcze z nami. Jeszcze będziemy mieli jedno miejsce do obłowienia. Może być fajnie. Odkładamy, jakoś się trzeba stąd wyplątać. Czy jest to wiosełko? Tu jeszcze kijak zagina. Tu się kijak zagina, tak nie może być. Macie już tam twój. Dobra. Słuchajcie, zostańcie jeszcze chwilę. Spróbujemy się dobrać do pewnej ryby, którą już żeśmy wcześniej widzieli. A mianowicie do suma, który jest tam pod krzakiem, już jedno uderzenie ma za sobą, ale wiadomo jaki jest sum. Wystarczy troszeczkę poczekać, dać mu odpocząć i potrafi uderzyć po raz drugi. O! Rzeszek, dotniesz dna. Spokojnie dotniesz. Dotniesz dna. O kurde. Wiesz, ja chcę się... Żeby wypchnąć się, tylko już zaraz odpalamy, nie? Wyjedziemy stąd na silniku normalnie. Dobra. Ludzie na mnie uciekają z lejra? 43. O! A ile lajków? 31. O kurcie. Dzięki za lajki. Jeszcze kawałek przepłyniemy. Nara, zostańcie chwilę. A my obczajmy, co tam się dzieje. Maciek, wpływamy w tamtą zatoczkę drugą. Tu głębiej. Tu, chodź. Chodź. Dobra, gasimy silnik i poruszamy się na wiosełku. Ponieważ jest tu dosyć płytko, nie chcemy tej ryby tak do końca sobie też wystraszyć. Wiosełko mamy jedno, nie braliśmy nawet drugiego. Uznaliśmy, że zaufamy naszemu silniczkowi. Ale jest to zamierzony proceder z tego powodu, że po prostu wiosła zajmują dużo miejsca. Jest nas na tylu, że możemy spokojnie sobie pozwolić na to, żeby nie mieć wiosła. Wędkarstwo spinningowe na śluzie w Sławięcicach łowiłeś? Na śluzie w Sławięcicach. Śluza Sławięcice. Śluza Sławięcice. Która to jest śluza Sławięcice? Gdzie to jest? Sławięcice? To jest powyżej Nowej... Nowa Wieś? Nie. Wyżej. A gdzie jest śluza Sławięcice? To jest ostatnia, to jest chyba ostatnia przed tym już. To jest ta, co jest koło Orlenu w Kędzierzynie? Nie, to jest Nowa Wieś. Aha, no to jest Nowa Wieś, no to dupa. A dalej masz Sławięcice, to już jest przy A4.
jak masz pławniowicę. Wiesz co, gdzieś tam, nie, nigdy się tam nie zapuszczałem. W ogóle nie zapuszczałem się, może inaczej, nie zapuszczałem się nigdy dalej niż śluza na Blachowni. Z tego powodu, że ja nie lubię łowić na odcinkach zamkniętych. Lubię łowić na odrze, na wszystkich na różnego rodzaju miejscach, gdzie po prostu tą rybę można, ta ryba może sobie dojść z odry. Po prostu uznałem, że jednak takie miejsca jak właśnie takie odcinki kanałowe, to jest jednak zamknięte i ta ryba nigdy tam nie wejdzie, ale mamy mięsiarzy jednak dosyć sporo i po prostu w ten sposób do tego podszedłem. Dobra, łuper, pluper, bo tutaj akurat nic innego nie daje rady. Po słońcu jestem, nie? Nic nie widać pewnie. Daje radę. Dobra. I spróbujemy coś jeszcze. Jaką masz łódkę długą? Wyciągnąć. Łódkę mam 4 metry, jest to łódka Murena. Jezu, jaki wir poszedł. Ale tu, ej, tu zaraz będzie branie. Zobaczycie. Zobaczycie, że tu będzie zaraz branie. Ale z powierzchni, z powierzchni. Na PZW Opole macie mapki, gdzie jest do 15 zakaz łowienia. Tak? A mówi do was Maciek, jakby coś. Poczekam. Masz? Wiry piękne tu idą i wiemy, że są tu sumy, bo było 2 ataki suma. Jeden miał Jolero, a drugie uderzenie było u nas, ale niestety nie wcięta ryba. Wiadomo, przy łowieniu na woblery powierzchniowe, zwłaszcza takie jak łuper, pluper, musimy przezwyciężyć ten moment uderzenia ryby, gdzie ręka nie może wyprzedzić po prostu oczu. Przed chwilą fajne wiry tu poszły. No, fajnie by było na live jeszcze wytargać. A jest taka szansa, więc jeżeli macie ochotę, zostańcie z nami. Myślę, że będzie fajna zabawa. Mamy tam jakieś pytania? Cisza. Cisza. No, jak nie pytacie, no to ja nie wiem, co ja mam mówić. Damian Cięty, co tam u ciebie? Kuba Myśków, póki przynęta w wodzie, wszystko zdarzyć się może. Dokładnie. Jak to mówią, piłka jest jedna, a bramki są dwie. Powiem wam, po nocy z tymi wariatami było mi ciężko bardzo wstać. Oni o 4 skończyli dopiero pogaduchy wędkarskie, a ja wróciłem, a ja o 23.30 już leżałem w łóżku, a oni tak hałasowali, że ja dzisiaj jestem totalnie niewyspany. Damian coś pisał? No kurczę, co jest? Damian, odezwij się do mnie. Co tam u ciebie? Połowiłeś coś ostatnio? Obserwuję wodę. Obserwuję wodę, bo wiem, że może się coś ciekawego wydarzyć. Słuchaj, zaraz jeszcze zmienię przynętę. Wędkarstwo spinningowe. W jakich miejscach można spotkać sandacza, jeśli chodzi o kanał oprócz sportowego? Jeśli chodzi o kanał? Tak. Słuchaj, kanał to nie jest dobre miejsce na sandacze. To nigdy nie było dobre miejsce na sandacze. Chyba, że mówimy tu o wędkarstwie takim, jaki uprawiają niektórzy, że mają po prostu kanał obcykany, dosłownie każdy metr jego, tak? Oni potrafią znaleźć sandacza. Prawda jest taka, że jeżeli nie łowisz sandaczy regularnie w takich właśnie miejscach, to ich po prostu nie znajdziesz, nie ma co się oszukiwać. Lepszą rzeką będzie Odra, gdzieś jeziora, gdzie jesteś pewny, że ten sandacz jest. Bo łowienie na kanale i szukanie sandaczy, których tak naprawdę jest mało i gdzie jest ciężko je po prostu znaleźć, no to ja się troszeczkę mija z celem. Łowisz i efektu po prostu nie ma. Damian Cięty, podziwiam. Co? Damian Cięty, podziwiam. No podziwiam, no fajnie, że podziwiasz, tylko powiedz mi, co tam u ciebie, łowiłeś coś ostatnio? Bo się nic nie odzywałeś, dlatego, wiesz, dlatego pytam. I kiedy na ryby razem jedziemy? Kijowo stoimy. Źle stoję? Słońce. A płyniemy jeszcze głębiej. Jeszcze głębiej. O. A
A, to twoje. Wpłyniemy pod te trawy troszkę dalej. Kamil Stefański, siemandero. Czy możesz powiedzieć coś na temat Suma? Gdzie i na co? Gdzie i na co? A powiedz mi, jak chcesz łowić? Bo... Lepszy stacjonarnie czy spinningowe? Słuchaj, ja nie łowię stacjonarnie sumów. Ja kiedyś próbowałem łowienia sumów stacjonarnie, ale to nie jest mój konik. Ja łowię je spinningiem, nawet nie trollingiem, nie różnego rodzaju innymi przynętami, gadżetami i różnego rodzaju metodami. Po prostu zwykłym spinningiem i myślę, że to jest klucz do niejednego sukcesu na niejednej wodzie. Myślę, że jeżeli się zagłębisz w sumach, za jakiś czas na pewno da ci to fajne efekty. Ja na przykład będę dla was nagrywał poradnik o sumach. Pokażę wam za niedługo bardzo fajną metodę, jak wyholować się w ogóle takiego suma. Bo problem polega na tym, że bardzo wielu wędkarzy, gdy dostaje suma dużego, ma problem z wyholowaniem. Nie będę wam zdradzał teraz co i jak, ale nagram dla was odcinek. Dokładnie właśnie o tym i gdzie i jak przy okazji złowić sobie takiego suma. Mam nadzieję, że te poradniki, które nagrywam dla was i są przez was wykorzystywane, sprawiają wam radość i ryby wracają do wody w doskonałej kondycji. Nie są to poradniki dla mięsiarzy, jakby coś tak się. Sandaczowe stołówki są tylko na twardym dnie? Nie. To jest ważna rzecz. Sandaczowe stołówki to nie jest tylko twarde dno. To są głównie różnego rodzaju spady, gdzie gromadzi się drobnica. Mam 1000 myśli na minutę w tym momencie. To są miejsca, w których gromadzi się drobnica i w tych właśnie miejscach możecie poszukać sandaczy. Jaki kij do czegoś takiego? Do sandaczy? Czekaj, a nie Stefański. Wiem. Stefański, to co było o podsumy. No. Słuchaj, właśnie, i to jest to, bo ja na przykład kije, jakie używam podsumy, rzadko przekraczają 30-40 gram wyrzutu. To są normalne kije, można powiedzieć sandaczowe. Pamiętajcie, że kij, który kupujemy, nie kupujemy tak naprawdę pod ryby, bo ja chcę łowić duży. O Jezus, wyszedł, mam go. Widziałem go. Aż strzała poszła. Uważaj, tu zaraz za tym drzewem po lewej stronie poszedł przed chwilą. Jak drobnica idzie górą, sandacza lepiej szukać w toni czy na dole? Wiesz co, ciężki temat, bo sandacz jest taką rybą, wiesz, nie wiem jak ci to powiedzieć, sandacze, które są podniesione, łowi się dosyć ciężko. Więc może się tak odnieść wrażenie, że po prostu łowiąc sandacze, kombinując na różnego rodzaju po prostu sposoby, gdy drobnica jest wysoko, po prostu te sandacze nie biorą, a one biorą tylko po prostu na przykład w przedłużonym opładzie bez dotknięcia dna. Patrz, następny. Aha, dobra. Mówisz, masz. Ja pierdniczę, powiem ci, że... Ty już, chłopie, emocje są... Emocje są, powiem wam, że kamera ja na wodę, bo... Ja nienawidzę łowienia z powierzchni, bo ja się zawsze boję, że ja zawału dostanę podczas tego łowienia. A były już ryby, były ataki. Więc pamiętajcie, że jeżeli będzie ryba wcięta lub nie wcięta, może inaczej, jeżeli nie wetnę ryby, to się nie zrażajcie, ataki z powierzchni bardzo często są nietrafione, bardzo często ryba się mija. Bardzo często ryba się mija właśnie z przynętą, gdzieś tam uderza za wcześnie, za późno. Nie oblicza sobie dobrze odległości. Łowisz na berkliny? Jest, wyszedł? Jeszcze raz?
dobra? I to jest właśnie fajna metoda, zobaczcie, Jolero stoi z lewej, ja stoję z prawej i obławiamy po prostu miejscówkę we dwóch, tropimy tego suma, wiemy, że on tutaj jest i przeganiamy sobie go z jednego miejsca na drugi. Damian pisze, że tu jest zakaz łowienia do 15. Nie, Damian, słuchaj, sprawdź mapkę. W tym miejscu nie ma zakazu. Musisz to sprawdzić koniecznie, bo widocznie masz złą informację. Mamy informację potwierdzoną, sprawdzoną i pewną. Możemy spokojnie tu w tym miejscu łowić. To jest jedno z pierwszych miejsc. Nie jesteśmy na karczowisku, nie wpłynęliśmy w karczowisko. Jesteśmy całkowicie w innym miejscu. Łowimy na bardzo płytkim blaciku. Myśków napisał, żeby poczytać na PZW Opole, ale nie wiem, kogo się tyczy. Czy nas, czy... Znaczy myśmy to czytali, także no właśnie. Myślę, że Myśków to Kuba. Kuba, czytaliśmy to, widzieliśmy to, te obostrzenia tam na tych zbiornikach. Spokojnie, możemy w tym miejscu łowić. Jest to pewna informacja i sprawdzona. O, ktoś coś tam pisał. Jak przyciszysz chyba z lewej strony ekran delikatnie palcem, to ci się powinno pokazać. Nie. A jak, czekaj. Jak to zrobić, żeby się... No, a na czym? O, o, jest, widzisz? O, są. Dlaczego od muchów, a nie turawa? Dlaczego od muchów, nie turawa? Nie lubię turawy. Turawa za kilka razy już dała mi kość, dała, przegoniła mnie ze swojej wody. Po prostu zraziłem się do tej wody. Nie lubię jej. Łukasz, 4,24, kij 30 gram na suma z rzeki to strzał w kolano. Nie, nieprawda. Nieprawda, jeszcze jakiś czas temu moją życiówkę z suma 197 wyciągnąłem właśnie na kij do 35 gram. I to nie na jakiś firmowy kij, tylko na zwykłego Mavericka, starego Grata, który naprawdę się dał sobie radę. Tu chodzi o to, że... Może inaczej, nie chcę, żeby to zabrzmiało troszeczkę źle. Po prostu zrobiłem swój patent, który pozwala na wyholowanie takiego dużego suma, nawet w bardzo dużym nurcie. Bo w naprawdę dużym nurcie wyciągnąłem wtedy tego suma. Kombinowałem, straciłem nie jedną rybę. Zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby te ryby mi nie uciekały. No i po prostu do tego doszedłem. Jak to zrobić? Jak? I zdradzę wam ten pomysł, ten patent. No tylko, tak jak mówię, wszystko w swoim czasie. Kuba Myśków, ej, tego grata to ja mam, fajny kijek. Tak, wiem Kuba, wiem, że masz tego grata, jest to fajny kij. No z tym, że wiecie, nazwałem go gratem nie z powodu tego, że po prostu jest gratem, po prostu tak mówię, no. Jest to kij po prostu, który mówiłem kiedyś i tyle, no, dlatego grata. A teraz słuchajcie, zmieniłem przynętę, bo widzę, że przestały tak mocno reagować na chlapnięcia. Przeszedłem na coś bardziej skromnego. To jest rapaka, to jest walk and roll. I to jest przynęta, to jest taki tak zwany piesek. Prowadzimy go, pokaż jak go prowadzimy. Popatrz tam na przynętę. On wypłynie i po prostu go ciągniemy i on, jak zaczniemy go ciągnąć, on zacznie uciekać na boki. Jak piesek, cak, 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 taki wyżykiem zacznie iść. Bardzo fajna przynęta. Damian właśnie pyta, od kiedy taki... siedzimy tu. Proszę? Damian pyta, od kiedy tu siedzimy. Tu w tym miejscu, na tej miejscówce czy na Otmuchowie? Na Otmuchowie jesteśmy od wczoraj. Wczoraj wieczora, no wczoraj popołudnia, znaczy może inaczej. Chłopaki przyjechali o wczoraj po południu, ja byłem już dużo wcześniej. Ja już chodziłem po rzece Nysie, tak? Po Nysie chodziłem. Z zaboleniem. No, notabene złapałem fajne bolenie, także jakby coś, za niedługo też będą właśnie do obejrzenia, pokażę wam co i jak. A na tej miejscówce jesteśmy około półtorej godziny. I w półtorej godziny mieliśmy kilka fajnych strzałów, kilka fajnych brań. No i jeden sum, który poszedł Jolerowi i mój boleń, który wyjechał. Jaki twoim zdaniem jest lepszy wybór, turawa czy otmuchów? Otmuchów. Nie lubię turawy, ale to jest tylko moje prywatne zdanie. To nie sugerujcie się tym. Ja znam ludzi, którzy puknęliby się w czoło za przeproszeniem, jakby usłyszeli, że powiedziałem, że lepszy jest otmuchów niż turawa. Po prostu niektórzy lubią turawę, ja nie lubię, a jestem zrażony po prostu do tej wody. Bartłomiej Kucharski, pozdrowienia z Moskwy. O kurczę, bardzo mi miło, pozdrawiam Moskwę.
zamieścimy dla was. Kuba Myśków, co dostałeś na Dzień Dziecka? A kiedy jest Dzień Dziecka? A już był Dzień Dziecka? Kiedy jest Dzień Dziecka? Pierwszego. To chyba dzisiaj. Dostałem pięknego sandacza i pięknego bolenia. Spada jakość. No niestety, tu jest słaby zasięg. Słuchajcie, mamy tu zasięg bardzo słaby, mamy problem z zasięgiem, jesteśmy pod czeską granicą, więc i po prostu roaming się włącza, cuduje nam różnego rodzaju, mamy różnego rodzaju problemy z zasięgiem. Musicie to wybaczyć, musicie to przetrzymać. Myślę, że i tak większość już połączenia było w bardzo fajnej jakości. Jakby się już było fatalnie i psuło się bardzo, piszcie, wtedy po prostu przerwiemy live'a i za jakiś czas po prostu zrobimy kolejnego. I napiszcie, czy chcecie live'a jutro. Z tego, co się tu działo. Czy po prostu chcecie film, który będzie na kanale do obejrzenia. Wędkarstwo. Zawsze łowiąc ze środka, używasz echo? Nie, słuchajcie, ja nigdy nie łowiłem z echo. Ja, tak jak mówię, ja jestem wędkarzem, który wychował się na łowieniu z brzegu. Nigdy nie łowiłem na łódce, tylko za dzieciaka, jak z tatą łowiłem gdzieś tam białoryb jeszcze, to były naprawdę lata mojej młodości, że tak powiem, wczesnej młodości. To był czas, kiedy ja łowiłem właśnie z łódki, z tatą po prostu, a teraz przez całe życie po prostu łowiłem z brzegu, bez żadnej echosondy. Całe doświadczenie, jakie ja mam, jakie ja zdobywałem, to jest moje doświadczenie zdobyte bez echosondy z brzegu. Kamil Stefański. Powiesz, co myślisz o zestawie na bolenia Parabellum CCS 279-7-23, do tego Revo 35 Rocket. Przepraszam cię, ale ja jestem wędkarzem. Daj mi to do ręki, wtedy ci powiem, co o tym sądzę. Ja nie będę tutaj snuł baśni, jak niektórzy wędkarze. Słuchaj, ta wędka jest świetna, a ta jest zła. Daj mi ją do ręki, ja ci powiem, co wtedy o niej myślę. Ja nie potrafię tak powiedzieć z marszu. Widzę, że nie łowiąc na to. Holandia nawet tutaj ogląda. Holandia? Tak. Pozdrawiamy Holandię. Klenie i pstrągi odpuszczasz? Kuba Myśków. Tak. Nie ma sensu. Po co? Po co, kiedy teraz mamy